Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, klub parlamentarny Lewica będzie głosował za przedstawionym projektem, który wprawdzie wprowadza czysto legislacyjne zmiany do polskich przepisów wynikające z obowiązku dostosowania ich do nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących europejskich urzędów nadzoru, ale są to zmiany dzisiaj w Polsce szczególnie pilne i pożądane, zatem bardzo dobrze, że ów obowiązek dostosowawczy istnieje i projekt ten musiał do polskiego Sejmu wpłynąć. Urzędy nadzoru, o których mowa, także są stosunkowo nowe, powstały w reakcji na kryzys finansowy lat 2007-2008 i powstały w celu wzmocnienia stabilności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawy ochrony konsumentów i inwestorów. Dzisiaj, w dobie światowego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 i jego następstw społecznych i finansowych dla polskich obywatelek i obywateli, wzmocnienie nadzoru nad efektywnością systemu finansowego i ochrona interesu ludzi, konsumentów, stała się tym bardziej kwestią priorytetową. Nowe regulacje dotyczą nadzoru bankowego, nadzoru giełd i papierów wartościowych, ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, czyli obszarów szczególnie wrażliwych i podatnych na niewypłacalność, upadłość i spekulacje w okresach kryzysów finansowych i gospodarczych, wymagających zatem w ocenie klubu parlamentarnego Lewica szczególnie wzmocnionej ochrony. Ta wzmocniona ochrona będzie w przypadku przedstawionej ustawy zapewniona przez 7 rozporządzeń wynikających z 3 dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dyrektywą wypłacalność 2, dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywy w sprawie zapobiegania i wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Klub parlamentarny Lewica cały czas stoi na straży silnej obecności Polski w Unii Europejskiej i widzimy w instytucjach europejskich dodatkową, trwalszą gwarancję przestrzegania w Polsce prawa i ochrony interesów naszych obywateli i obywatelek. Ustawa o zmianie instrumentów finansowych wprowadza taką ochronę właśnie poprzez nadzór instytucji europejskich, ochronę przed próbami wprowadzania podejrzanych produktów i spekulacji na rynku alternatywnych instrumentów finansowych oraz wykorzystywaniu niedostatecznej wiedzy konsumentów o przysługujących im prawach. Ujednolicenie wymogów oraz praktyki nadzorczej w zakresie usług udostępniania informacji przez zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy czy dostawcę informacji skonsolidowanych, o których mowa w pierwszej części projektu ustawy, wpłynie pozytywnie na jakość danych transakcyjnych i dostarczane informacje na polskim rynku tych usług. Rośnie w Europie udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji na zasadzie swobody świadczenia usług. Rosną także przypadki niewypłacalności i upadłości europejskich zakładów ubezpieczeń wykonujących tę transgraniczną działalność, także wykonywaną w Polsce. Rośnie zatem zagrożenie dla ubezpieczonych w tych zakładach. Wzmocnienie nadzoru nad nimi jest zatem niezbędne celem bardziej efektywnej ochrony polskich klientów i klientek zakładów ubezpieczeń. Występujące na rynku europejskim nieprawidłowości powodują konieczność koordynacji działań nadzorczych i usprawnienia komunikacji. Wprowadzenie mechanizmu wzajemnego przekazywania informacji między organami nadzorczymi poszczególnych państw, w tym Polski, oraz Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych umożliwi odpowiednie działania prewencyjne i interwencje w interesie polskich klientów i klientek. Kolejną implementowaną dyrektywą europejską w tej ustawie jest ta w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Służyć ona będzie z kolei ochronie Polek i Polaków poprzez wymóg udostępniania im przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach. Ustawa wprowadza także ochronę osób ubezpieczonych oraz krajowych zakładów ubezpieczeń reasekuracyjnych przed skutkami Brexitu, regulując w interesie tych osób status umów zawartych. Klub parlamentarny Lewica popiera projekt stanowiący sam w sobie czysto legislacyjne, formalne zmiany wynikające z wymogu dostosowania polskiego porządku prawnego do przegłosowanych ponad rok temu nowych regulacji europejskich. Mamy jednak nadzieję i chcemy wierzyć, że nadzór nad polskim rynkiem usług finansowych, usług dostarczania informacji o transakcjach i rynku ubezpieczeń wykonywany z poziomu europejskich urzędów nadzoru uchroni Polki i Polaków przed ewentualnymi kolejnymi aferami typu GetBack, Amber Gold, KNF czy dziesiątków innych,
którym rząd PiS i krajowe organa nadzoru jakoś nie potrafiły dotąd wystarczająco przeciwdziałać i zabezpieczać Polki i Polaków przed działalnością spekulantów i innych przebranych podmiotów oferujących swoje nowe, wspaniałe, alternatywne instrumenty finansowe.